Naturalne działanie Pana Boga w XXI wieku, dzisiaj trochę o tym, no i na koniec odpowiedź na jedno z pytań. Panie Jezu, przychodząc do Ciebie, tak jak w każdą środę, z naszymi intencjami, sprawami, troskami, ale także radościami chcemy wchodzić coraz bardziej w bliskość Twojej miłości relację, do której Ty sam nas zapraszasz. Ty, Panie, pokazujesz nam, że mamy się uczyć wobec tych ziemskich relacji, relacji z Tobą. U Świętego Bazylego Wielkiego czytamy, czyż sama natura nie woła dzieci: kochajcie rodziców, albo rodzice nie rozdrażniajcie swych dzieci. Dzieci nie możemy nauczyć miłości, trzeba im ją przekazać. Panie, Ty ze swojej strony nieustannie przekazujesz nam miłość, ale my tak słabo odpowiadamy na nią. Naucz nas tej miłości na wzór apostołów Piotra i Pawła, byśmy z nich zaczerpnęli jak najwięcej, ale przede wszystkim na wzór, jakim Ty sam jesteś. Amen. Wtem zjawił się anioł pański, światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w Bóg, obudził go i powiedział – wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. – się jej, łóż sandały – powiedział mu anioł. A gdy tak zrobił, rzekł do niego – narzuć płacz, płaszcz i chodź za mną. Widajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejna. Środa, dla nas bardzo ważny moment, dlatego, że zawsze jednoczy to naszą społeczność SMS z nieba, przede wszystkim w modlitwie i w tym dodatkowym pójściu na Eucharystię, bo przecież wszystkie wasze intencje zabieram zawsze wpisane w komentarzach i składam na Chrystusowym Ołtarzu, więc dla mnie to jest przywilej i łaska jednocześnie, że mogę robić to co tydzień, i dziękuję Bogu za was, że chcecie wpisywać te komentarze. Dziękczynienia, prośby, przeproszenia, uwielbienie. Od tego zaczynamy. Dzisiaj dodatkowo jest to przepiękna uroczystość apostołów Piotra i Pawła, znam dużo Piotrów i Pawłów, natomiast najbliższy dla mnie Piotr to jest mój rodzony brat, z którym kolejną książkę w tej chwili wydajemy. Oczywiście już nie mówię o książce 7, tylko o kolejnej książce. Jest ona przygotowywana i mam nadzieję, że niedługo się ukaże. Więc y, także za niego się dzisiaj w sposób szczególny modlę. Za wszystkich Piotrów i Pawłów, ale za mojego brata rodzonego księdza Piotra Jarosiewicza y, najbardziej. Moi drodzy, przeczytaliśmy szalenie istotny fragment. Dlaczego? Dlatego, że y, wielu mówi, to nie jest możliwe, żeby dzisiaj takie rzeczy się działy jak. Mamy miejsce w Piśmie Świętym, w tym dwunastym rozdziale dzieł apostolskich, kiedy, kiedy Piotr jest wyprowadzany z więzienia. Czy rzeczywiście tak? No przecież w pierwszym rozdziale, 17 wersecie Księgi Świętego Jakuba, Listu Świętego Jakuba, czytamy, że Bóg jest niezmienny. W 13 rozdziale, 8 wersecie Listu do Hebrajczyków, podobnie wczoraj, dziś, ten sam, także na wieki. Więc może trochę y, słabo patrzymy na to. Może zwyczajnie nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby Pan Bóg mógł robić takie wielkie rzeczy, bo byśmy nie zrozumieli, że to On. Może tak trzeba by było postawić pytanie. Y, Powiedzcie mi, to jest chyba niemożliwe, proszę księdza. Moi drodzy, znam ludzi, którzy tego opisu z dziejów apostolskich doświadczają dzisiaj. I gdybym nie znał ich osobiście, doświadczyli dzisiaj, gdybym nie znał ich dość osobiście, to nie uwierzyłbym, że to jest możliwe. I są to ludzie wiarygodni, którzy dają o tym świadectwo autentycznego działania Boga, który jest w stanie posłać swojego Anioła konkretnie w dzisiejszych czasach. By ten anioł konkretnych rzeczy nauczył, z konkretnych rzeczy wyprowadził, do konkretnych rzeczy poprowadził. To wszystko oczywiście po to, żeby pomnażać chwałę Bożą. I ktoś powie, myśli ksiądz, że, że Bóg chce taką ponadnaturalną moc objawiać dzisiaj. Ja myślę, że w wielu wypadkach my nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że to Pan Bóg. Że to jest nasz problem. Dlaczego? Dlatego, że tak jesteśmy gdzieś mocno w tym świecie, że kiedy <laughs> dzieją się ponadnaturalne rzeczy, to zaraz próbujemy je rozłożyć na czynniki pierwsze i powiedzieć, przypadek to sprawił. Albo to to, 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 to raczej taki zbieg okoliczności. Wszystkie te słowa w tym kluczu, one, to, one tak naprawdę opisują działanie Pana Boga. Świeckimi określeniami. Bóg działa przepotężne rzeczy, jeżeli tylko na jego działanie się otworzymy. I, wiecie, można było o tych rzeczach, o tych nawet zwiastowaniach anielskich mówić bardzo dużo, natomiast często Pan Bóg, którzy mają te doświadczenia, zabrania o tym mówić. Dlaczego? Dlatego, że ludzie absolutnie nie są w stanie przyjąć tego, co było ich doświadczeniem duchowym. I to nie dlatego, że On nie chce, żeby ludzie tego doświadczyli, czy żeby ludzie weszli głębiej w relacje z Nim, tylko problem jest w tym, że bardzo często wiara jest tak płytka, że gdy ktoś, nawet kto się narodził na nowo, mówi drugiemu człowiekowi o tym, to ten bardzo często, który jest nienarodzony z Chrystusa, nienarodzony, nie ma nowego życia, no zaczyna to kwestionować i mówić: Nie, no, coś nie tak. To, to nie, jest, nie jest możliwe. Moi drodzy, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Wszystko. A Bóg, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I Bóg. Chce objawiać się we współczesnym świecie. Chce przychodzić. Chce pokazywać drogę. Bóg daje nam konkretne wymagania kroczenia za Nim, bo to są wymagania wynikające z Jego miłości. To nie jest tak, że Bóg nie pokazuje nam drogi, na której musimy się zaprzeć samego siebie. Wielu gdzieś unika tego tematu, Natomiast zapieranie się samego siebie, branie na co dzień swojego krzyża obowiązków, swojego krzyża wymagań od samego siebie, no powoduje to, że my jesteśmy przygotowani także na takie doświadczenia, które są doświadczeniami ponadnaturalnymi. I coraz mniej nie tylko się im dziwimy, ale coraz więcej czerpiemy z nich dla siebie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, w której jednego z księży budzi anioł, mówię o prawdziwej sytuacji, ponieważ ten ksiądz oczekuje na decyzję od biskupa i anioł mówi mu, że za chwilę zadzwoni telefon, jaka będzie odpowiedź biskupa i co ma zrobić w związku z tą odpowiedzią. To jest dopiero szaleństwo miłości Boga, ponieważ Wiedząc o tym, ten ksiądz decyduje się w konsekwencji tego spotkania na spotkanie z biskupem, żeby mu całą sprawę ukazać. No niesamowite. Znam szczegóły tego spotkania, szczegóły tej rozmowy. No to tylko pokazuje, jak bardzo ten ksiądz musiał umrzeć dla samego siebie, żeby w ogóle przed biskupem to wszystko wyjawić, żeby to wszystko pokazać żeby zwyczajnie zdecydować się, że krok po kroku przedstawi to, co jest jego doświadczeniem duchowym, niezależnie od tego, jak biskup go potraktuje. Nie patrząc na to, czy biskup jest mniej, czy bardziej duchowy, powierzając się w jego ręce w kontekście rozeznania pewnej rzeczywistości duchowej. No dobra. Ale niektórzy mówią, czy nie, nie będzie to trochę takie wie ksiądz przekraczające nas, że my nie dostrzeżemy działania Pana Boga, wobec tego, co ksiądz mówił na wcześniejszych filmikach, chociażby o tym, że Bóg będzie dobierał sposób działania do czasów, w których żyjemy, jakiego jeszcze nie było. Moi drodzy, jeżeli jesteśmy otwarci, Pan Bóg da nam światło, że to On przychodzi nawet w sposób, jakiego jeszcze do tej pory nie prezentował. Tak mówi nam katechizm, tak mówią nam święci, hmm. że jesteśmy w stanie poznawać działanie Pana Boga, odkrywać Jego działanie. Święty Jan Paweł II, przeze mnie właśnie cytowany w tej sprawie, on doskonale o tym to opisuje, opisując działanie Ducha Świętego we współczesnym świecie. Więc nie bójmy się tego. Naprawdę nie bójmy się tego, jeżeli chcemy pójść dalej. I tutaj, wiecie, ci, którzy bardzo Bogu zaufali, szczególnie myślę o ewangelizacjach, o wielkich ewangelizacjach na tych kontynentach, gdzie ludzie masowo przyjmują Chrystusa do swojego życia. Myślę o Afryce, myślę o Ameryce Południowej. no To pokazuje, jak trzeba być uległym duchowi świętemu, żeby tak dać się prowadzić. Ktoś powie, a ma ksiądz jakąś taką zasadę ogólną w kontekście no, tego, żeby tak słuchać, żeby słyszeć i żeby tak patrzeć, żeby widzieć. No, Święty Paweł nieustannie prosi nas, abyśmy się wpatrywali w rzeczy niewidzialne dla oczu. To jest tylko jeden z aspektów rozwijania siedmiu zmysłów, tych duchowych zmysłów, o których mówi średniowieczna teologia. Natomiast mm, zasada, która jest szalenie prosta, a zarazem ogromnie wymagająca, y, którą polecają najróżniejsi mistycy i święci, ale także teologowie współcześni. Im bardziej umiem słuchać człowieka, tym szybciej nauczę się słuchać Boga. Może to szokujące. Słuchajcie, już na koniec. Spływają na y, biuro. Szkoły ewangelizacji oraz fundacji różnego rodzaju pytania. Niektóre są z wyzwiskami, niektóre są bardzo słabe, a niektóre są rzeczywiście bardzo, bardzo głębokie z taką troską o Kościół, z takim zapytaniem, jak w tej miłości Pana Boga wzrastać wobec tej całej słabości, naszej słabości, jak rozwijać się w tym kroczeniu za nim. W tym wchodzeniu w doświadczenie zbawienia tej, tej jego śmierci, zmartwychwstania. Jak zrobić, żeby, żeby, żeby Pan Jezus stawał się coraz bardziej Panem i zbawicielem naszej codzienności. I postanowiłem, że w każdym filmiku na koniec przynajmniej na jedno takie pytanie będę odpowiadał. Na, te, na pytanie nie na poziomie, na pół strony, elaborat na zasadzie niezgodności z nauczaniem Kościoła a potem tak naprawdę brak pytania, tylko wyrzucenie z siebie czegoś, co tak naprawdę prawdą nie jest. I dzisiaj pierwsze z takich pytań, które dostałem i tym zakończę, pomimo tego, że wydaje mi się, że to jest bardzo prosta odpowiedź. Ktoś, ja nie znet spotkałem te, takiej wypowiedzi ojca Kramera, ale ktoś powiedział, że gdzieś ojciec Kramer rzekomo, tak, tak, takie pytanie dostałem dla mnie, do mnie ksiądz Kramer powiedział, że o różnicach w odprawianiu mszy świętej przez księdza Natanka, księdza Polanowskiego, księdza Glasa, księdza Chmielewskiego w kontekście ważności. Ja powiem tylko tyle: no, wydaje się, że to być bardzo, bardzo krótka odpowiedź. Ważność tych mszy świętych zależy od tego, czy dany kapłan jest w karach, czy też nie. Czyli krótko mówiąc, jeżeli pytamy o tę sprawę, nie wypowiadam się teraz na inne tematy. Jeżeli na przykład ksiądz Piotr Natanek odprawiam mszy świętą, on za każdym razem odprawiam mszę świętą niegodziwą. Podobnie ksiądz Galus, czy ksiądz Prausa, ksiądz Łukasz, no oni wszyscy są w karach. Czy ksiądz Pelanowski, no, Ksiądz Chmielewski nie jest w żadnych karach, więc nie, nie są jego prześwięte niegodziwe. Czy ksiądz, jeszcze tam był jeden wymieniony, poczekajcie, bym sobie przypomniał w tym pytaniu, bo teraz mi to uciekło. No, zasada ogólna. Księża, którzy są w karach kościelnych, odprawiają prześwięte niegodziwe i skutki. Tych mszy świętych są odwrotne do zamierzonych. Czyli nie prowadzą do Pana Boga, nawet jeżeli są efekty na tych mszach świętych, tylko odwrotnie. Wprowadzają w coraz większą niezgodę człowieka z Panem Bogiem. Oczywiście człowieka, który wiemy, że taki ksiądz jest suspendowany. To tylko myślę, że takim skrótem odpowiadając na to. Pytanie chcę zamknąć ten dzisiejszy dzień. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma takie pytanie, to zachęcam, żeby je przysyłać na szkołę ewangelizacji, na biuro fundacji, albo żeby wpisać w komentarzach, chociaż na przykład dzisiaj będzie dużo komentarzy związanych z intencją, intencją szalną, którą będę się modlił, której będę spróbował tę mszę świętą. Tak sobie myślałem, że. Te pytanie na koniec, one nawet może posłużą nam na, jako, jako tytuł. Jeszcze nie wiem, muszę nad tym pomyśleć. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Do jutra z Panem Bogiem. Subskrybujemy, lajkujemy. No i oczywiście 12 i 18, konkretne słowo, z którego mam nadzieję, że zechcemy także skorzystać.